Jaskinią książęcą może zwiedzić codziennie tylko 10 grup, które chodzą po jednej w jednakowych odstępach czasu. Pierwsza grupa rozpoczyna zwiedzanie o 9, czyli pierwsza grupa zaczyna o 9, a ostatnia o 16.30, czyli 10 grupa wchodzi o 16.30, 9.00. Grupa harcerzy przyszła zwiedzać jaskinię o 13.25, czyli harcerze przyszli o 13.25. Ile co najmniej minut harcerze będą czekali na wejście do jaskini? Zabierz obliczenia. Najpierw musimy wyliczyć, ile trwa jedno zwiedzanie. W jaki sposób to zrobimy? Więc tak, musimy policzyć, ile od 9 do 16.30 mija czasu. Po co? No wtedy wiemy, że od tej do 16.30 wchodzi 9 grup. Dlaczego 9? Bo ostatnia wchodzi o 16.30. A nam chodzi o to, o te 9 grup wcześniej. I teraz tak, czyli od, tutaj będę pisać, od 9.00 do 16.30 mija 10, to jest 1 godzina plus 6,5 godziny, czyli mamy 7 godzin i 30 minut, tak? 7 godzin i 30 minut. I teraz tak, nas pytają w zadaniu o minuty, ile oni minut będą czekać, czyli to też muszę sobie zamienić na minuty. Więc tak, mam 7 godzin, czyli 7 razy 60, czyli 7 razy 6 plus 30, tak? Bo to jest te 30 minut, to się równa 7 razy 6 jest 420 minut plus te 30 minut stąd, zaraz to pozaznaczam, to się równa 450 minut. I teraz tak, już pozaznaczam, skąd się co wzięło. Te 7 godzin tutaj zamieniliśmy na minuty, tak? Tutaj te 30 to jest te 30 minut. I później znowu to wyliczyłam w tym miejscu, no a te 30 minut tu przepisałam nadal. I teraz co mi to dało, te 450 minut? To wiem, że odtąd dotąd to jest 450 minut. I teraz jak to 450 minut podzielę na 9. Dlaczego na 9? Bo od tego momentu już może wejść tylko 9 grup. Popatrzcie, jedna grupa, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma i dziewiąta, tak? Czyli do tej ostatniej, dotąd, wchodzi 9 grup, dlatego jest 9. To jest 50 minut. Czyli wiem, że kolejna grupa, druga, wejdzie o 9.50. Trzecia grupa wejdzie o 10.40. Czwarta grupa wejdzie o 11.30. Piąta grupa wejdzie o 12.20. Szósta grupa wejdzie o 13.10. I kolejna grupa, siódma, wejdzie o godzinie 14.00. Bo muszę do każdej godziny dać te 50 minut. I teraz tak, co się wydarzyło? Dlaczego dalej nie liczę? Bo gdzieś z tyłu głowy mam tutaj, że ci harcerze przyszli o 13.25. Czyli tutaj przyszli w tak zwanym międzyczasie. 13.25. Tak? I ile oni minimalnie minut będą czekać? Minimalnie do tej pełnej godziny. To ile musi minąć minut, żeby była druga? 35 minut musi minąć, tak? I te 35 minut jest naszą odpowiedzią. I to jest minimum
minimum, jakie będą musieli czekać, żeby wejść do jaskini. Tak? Czyli odpowiedź jest taka. Harcerze będą musieli poczekać, tak jak tu użyli słowa, co najmniej 30 minut, tak? Jak macie pytania, piszcie.